Witam kolegów hodowców i koleżanki hodowczynie. W trakcie porządków zaczynam trochę rozlatywać te gołębie i zauważyłem, że no część chyba za ciężka jest. Wczoraj zaobrączkowałem coś koło 50 młodych, dokładnie tam nie powiem, chyba 49. A to jest wispumin. To jest wispumin. I tak jak mówiłem, te minerały od tego doktora Mariana w tamtym roku kupiłem, ale no jakoś nie stosowałem tego za dużo w tamtym roku. W tym roku to zużyjemy. Tak to wygląda. No, tą taką lżejszą karmę, tak szczerze, to dopiero od wczoraj stosuję. Wczoraj, może przedwczoraj już zacząłem stosować. Tak patrzę, delikatnie się kał zmienił. Wodzie, tak jak powiedziałem, robię ten imbir i czosnek. No i dzisiaj poszła dodatkowo herbata, kora wierzby, kora dębu. I mam tako swoje nadrogi oddechowe. Tu się nic nie zmieniło. Pewnie w przyszły weekend coś się dopiero zadzieje. No i tu jeszcze powiem wam, ryszpady sypię. Nie wiem, tak sobie pomyślałem, że tam jakieś ziarno jak będzie, to może będę chętniej dziobać. Jeszcze nie zaglądały, kąpiel im na wolierze postawiłem. To minerały mają w nosie, że tak powiem. No, tutaj te boksy im pootwierałem, pozdejmowałem.
już nawet ten taki bandyta mój, co bałaganił. No nie powiem, bo raz go wypuściłem na próbę, to pobił tutaj jajka u dwóch par. Przymknąłem go znowu na tydzień i wypuściłem, a to ten bandyta właśnie. Młodemu się wykluł, to chociaż pilnuje, bo tydzień temu wypuściłem, to przyszłem, to już zimne jajka były. Myślałem, że nic z tego już nie będzie. Oblotów wymuszonych jeszcze nie ma. Pewnie zacznę dopiero od tego poniedziałku takie wymuszone obloty robić. Na razie jedynym trenerem tutaj u mnie to jest jastrząb. Tylko jedna sztuka mi przepadła na chwilę obecną, ale to mi się wydaje, że nawet niekoniecznie jastrząb musiał wziąć, bo ja tutaj oblatywałem, miałem swoich takich późnych samiczek, chyba ze 3 czy 4. 4 swoje samiczki miałem późne i 3 takie od kolegi późne dostałem. No to właśnie zginęła jedna moja późna. Taka samiczka, która pierwszy raz wyszła, także tutaj nie wiem. No dobrze. Nie zajmujemy czasu. Pozdrawiam kolegów hodowców. Dobry lot.